będzie przeprawa tutaj przez jeziorkę do Złotokłosu, do Henrykowa. Po co to jest potrzebne? Komu to jest potrzebne? Nie państwu chyba. Bo nie sądzę, żebyście byli państwo zadowoleni, że coś takiego zaczęło w umysłach czyjś tam rodzić się. Po co to jest potrzebne? Jestem zdecydowanym przeciwnikiem budowania niepotrzebnych nikomu przepraw, mostów drogowych i nie wiem, szlaków komunikacyjnych, co, żeby dziki miały łatwiejsze przejście, nie musiały przez te bagna tutaj nad jeziorko przemieszczać się tylko po moście. No drodzy państwo, trochę realności. Ja jestem realistą, chodzę naprawdę twardo po ziemi. Ta przeprawa nie jest tu potrzebna. Dziękuję bardzo. Z przyszłym węzłem, czy Antoninów, czy drugim węzłem w Złotokłosie, to jako powiat podjęliśmy wyzwanie budowy drogi tutaj od 722 w ciągu ulicy Milenium. Jest częściowo zrobiona, jest nowy most, jest ogłoszony przetarg na wykonanie już docelowe tej drogi i myślę, że na tą chwilę to powinno mieszkańcom Bogatek, okolicznych miejscowości typu Grochowa, powinno to wystarczyć. Bo szanowni państwo, ja rozumiem, że nasza autostrada będzie się rozwijać, ale też musimy podjąć działania w tym kierunku, żeby ograniczyć ruch na naszym terenie. Rzeczywiście, powstają duże trasy typu trasa S7, która jest trasą północ-południe, ale gdzieś w naszej okolicy też powinna powstać trasa wschód-zachód, która powinna zbierać ten ruch, który teraz właśnie przebiega takimi drogami jak tutaj przez Bogatki. Także jestem zdecydowany przeciwnikiem budowy tego mostu. Uważam, że tyle przepraw, które są tutaj w okolicy, wystarczą. Dziękuję bardzo. Musiał pan i dyskutowaliśmy o tym, że państwo już przedawali na jutro.
wejście na ten łącznik, na obwodnicę, przychyliliśmy się do Państwa uwag. Jestem takiego samego zdania, jeżeli chodzi o ten wątek, że on powstał. Nie tylko z tego powodu, że wzbudza Państwa uwagę, ale także z tego powodu, że jest w budowie, mamy rolnika terenów, które nie dostaną przyzwolone szczęście rowne. Drona nie będzie przebiegała tam tędy. W związku z tym nie ma jak kontynuować tego przebiegu drogi. Póki co musimy zostawić ulicę tą, którą mamy. Zobaczymy, co nam przyniesie przyszłość, natomiast zawsze jestem zwolennikiem wpisywania rezerw, z których później można rezygnować, niż odwrotnie. Zresztą zbyt długo powiem, że nie projektowano dróg, a później był kłopot. Lepiej się nie zarezerwować i z nich potem zrezygnować. Dziękuję bardzo. Teraz bardzo proszę, przypominając jednocześnie o karteczkach, nie wiem, czy już wszyscy Państwo przedstawili pytania, to prosimy o oddanie tam do urny. Bardzo proszę o zadanie piątego pytania. Cieszę się, że zadaję takie pytanie, ponieważ jak szanowni Państwo widzą, wszystkie pytania dotyczą przede wszystkim do normalnego funkcjonowania naszych mieszkańców w tej miejscowości. Słyszeliśmy już od wielu lat, jeżeli chodzi o kanalizację, tak myślę, że już dobre 10 lat albo dłużej. Jeśli chodzi o obietnicę, czy będziemy mieli, czy nie będziemy mieli. Moje pytanie brzmi i chciałbym, żeby było konkretne, krótkie i takie, można powiedzieć, prawdziwe. Czy jest możliwe, kiedy to będzie, jeżeli chodzi o powstanie kanalizacji wsi? Pytanie, kiedy, w jakim czasie i jak możemy liczyć na Państwa wsparcie, kiedy już Państwo obejmą stanowisko burmistrza, żebyśmy byli pewni, bo do tej pory mieliśmy same obietnice, żebyśmy czuli się pewni po zakończeniu Państwa wypowiedzi, że rzeczywiście są realne szanse. Bo ich, jeżeli ich nie ma, to też o tym nam powiedzi, że szans nie ma. Bardzo dziękuję za to pytanie i bardzo proszę o odpowiedź Panią Kończy Jaroszewską. Proszę Państwa, budową sieci wodno-kanalizacyjnych zajmuje się spółka PEWIK. Niemniej jednak jest to spółka, której własnością jest gmina i burmistrz oczywiście jako organ nadrzędny też ma wpływ na, w jakimś stopniu na realizację inwestycji przez PEWIK. W związku z powyższym słyszę od Państwa potrzeby budowy sieci wodno-kanalizacyjnych. Doskonale się to wpisuje i w mój program. Jest to jednym z elementów programu i będę dążyła do tego, aby jak najszybciej podjęto czynności związane z projektowaniem i budową tych sieci wodno-kanalizacyjnych na terenach, gdzie ich brakuje, a więc na terenach bogatych i okolicznych miejscowości. Proszę Państwa, są możliwości dotacji takich projektów. Narodowy Fundusz, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są otwarte, w związku z tym wystarczy tylko na odpowiedni czas złożyć odpowiedni wniosek i środki unijne w znacznej części dotować do tychże inwestycji. I sprawny prezes PEWIK-u na pewno będzie sięgał po te środki, wykorzystywał na Państwa potrzeby. Dziękuję. Teraz uprzejmie poproszę Pana Wojciecha Ulekowskiego. Szanowni Państwo, tak, ja starałem się, kiedy byłem tutaj radnym powiatowym, czy jestem radnym powiatowym, jeszcze z Panem Sołtysem odwiedzaliśmy Pana Burmistrza Lisa, żeby dowiedzieć się, kiedy jest możliwa budowa kanalizacji dla bogatek. Bogatki są gęstą, że tak powiem, jeśli chodzi o zabudowę wsią. Wtedy Pan Burmistrz powiedział, że bogatki będą na samym końcu. Pan Sołtys potwierdził. Szanowni Państwo, na tą chwilę gmina realizuje projekt budowy kanalizacji do Zagłosi. Uważam, że to jest, tak powinno być, bo że tak powiem, każdej miejscowości należy się to, żeby ta kanalizacja była. Niemniej jednak, według tego projektu, który jest obecnie, że tak powiem, zatwierdzony, to budowa kanalizacji do bogatek ma dojść od strony UBIS, bo tam się zatrzymała, że tak powiem,
tego miejsca została dociągnięta kanalizacja. Proszę zobaczyć, ile to jest kilometrów. I rzeczywiście PELiK, podchodząc wyłącznie biznesowo do sprawy budowy kanalizacji, naprawdę to nie będzie zależało. Ja uważam, że tu potrzebna jest naprawdę zdecydowana reakcja i działanie burmistrza, żeby PELiK nie działał wyłącznie pod kątem biznesowym, ale czynienia odpowiedniego działania na rzecz mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Teraz poproszę pana Daniela Pupkina. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o budowę kanalizacji, to te decyzje już zostały podjęte. Po pierwsze, zaktualizowano drogi inwestycyjne spółki i przyjęto, że cała gmina ma być skanalizowana. Nie omijamy żadnych terenów. Dowodem jest to, że ludów, który też jest za lasem, może nie tym, który jest między Głoskowem a Rudnowem, jest już właśnie skanalizowany. Budowana jest teraz pierwszy etap kanalizacji w Złotogłosie. Łącznik między Rudnowem a Głoskowem jest wybudowany i pierwsi mieszkańcy są już w Rudnowie podłączani. Podjęliśmy także zobowiązanie, że skanalizujemy Bogatki i już miałem pierwsze spotkanie Grochowe, jeżeli nie mylę, z panem prezesem. Dwa projektowanie zostało zlecone do końca roku 2019. Będzie projekt z pozwoleniami na budowę dla miejscowości Bogatek, dalej Grochowa w kierunku Bisk. Tam jest sieć, mamy możliwość przyjęcia tych ścieków. Ścieki z Rudnowa będą płynęły. Rozważaliśmy oczywiście też koncepcję, tutaj były wnioski rad sołeckich, żeby rozważyć koncepcję przełączenia przez rzekę do Rudnowa. Wygląda po prostu wariant lepszy technicznie, w związku z tym nie widzę problemu, żeby to realizować w przyszłej kadencji, czyli po tych wyborach. W ciągu najbliższej kadencji należy tą sieć wybudować. Korzystamy przy tym z pieniędzy jak najbardziej zewnętrznych, różnych, nie tylko europejskich. Panowie, proszę Państwa, z europejskimi może być różnie. W najbliższym czasie może być ich mniej, natomiast korzystamy z funduszy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W ostatnich latach wybudowano 107 km sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 31 wodociągowej, więc bardzo konkretnie będą skanalizowane Bogatki w najbliższej kadencji. Dziękuję serdecznie. Teraz poproszę pana Józefa Zalewskiego. Szanowni Państwo, pan burmistrz Daniel Budkiewicz jest bardzo dobrym optymistą i takim wizjonerem. Bo chciałbym przypomnieć, że w 2012 roku była kompletna dokumentacja i złożono do głosu pozwolenie na budowę kanalizacji w Złotogłosie, a zaczęli w tym roku. Także myślę, że tutaj też jest duża szansa w odpowiedzi tam dla pana. Niestety, drodzy Państwo, tutaj potrzeba zdecydowanych działań i to nie tylko, tak jak pan powiedział, zmodyfikowano wieloletni plan inwestycyjny. Wiecie, dlaczego się nie buduje kanalizacji na terenach miejskich? Bo trzeba będzie drogi budować, utwardzać. A jak nie ma kanalizacji, to jest łatwe wytłumaczenie. Nie zrobimy kanalizacji, bo słuchajcie, drogi nie wybudujemy, nie zrobimy chodnika, no bo jeszcze nie ma kanalizacji, tak? Prosta odpowiedź, tak samo padało w Złotogłosie. 30 parę kilometrów dróg bez kanalizacji, no nie można budować dróg. Tak samo i tutaj, w tych terenach wiejskich. Nie ma kanalizacji, nie robimy dróg, mamy spokój, jesteście za lasem, jesteście daleko za miastem. Drodzy Państwo, zdecydowane działania tu trzeba. Już były przygotowywane koncepcje i dokumentacja była przygotowywana również dla Bogatych. Nie trzeba iść od strony Łupisk, tylko tutaj była koncepcja, jest pozyskany teren w Rudnowie na przepompownię, żeby przetłaczać to i przez rzekę i kierować to w kierunku Głoskowa. Tak jak to zrobione powiedzmy w Kielicach czy w Kieliczkach w odniesieniu do oczyszczania ścieków piasecznych. Zdecydowane działania, tego obiecuję Państwu, że tego dopilnuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W ten sposób zakończyliśmy część poświęconą zadawaniu pytań przez Rady Sołeckie. Przechodzimy teraz do następnego punktu naszej agendy, czyli to będą wystąpienia kandydatów. Każdy z kandydatów teraz będzie proszony o to, żeby opowiedział nam, jaką ma wizję rozwoju całej gminy. Dlatego, że my korzystamy również z tego, co się dzieje w Piasecznie. Dzisiaj dużo rozmawialiśmy o drogach, ale jest mnóstwo innych tematów, które myślę nas interesują. 3 minuty i teraz poproszę panią Sołtys Bogatek, żeby wskazała osobę, która ma zacząć jako pierwsza, bo nie mamy, więc proszę, kto ma zacząć pierwszy? Kogo pani by chciała usłyszeć? Nie, bo my zarządzamy czasem, 3 minuty naprawdę. Zaczynamy od pana burmistrza Zaleskiego, 3 minuty. Proszę później panią osobę zgrupować, żeby wskazała drugą osobę, którą by chciała usłyszeć. Dobrze. Szanowni Państwo, za chwilę usłyszycie cały pakiet działań przygotowany przez poszczególnych kandydatów jako program działania. Powiem otwarcie. Szanowni Państwo, pewne zadania są już określone.
wiadomo, że potrzeba uruchomić i poprawić komunikację. Wszyscy wiemy, za chwilę o tym samym będziemy mówić. Gmina Piaseczno to naprawdę zasługuje na więcej inwestycji, więcej dróg, chodników, budowę, więcej budowy i rozbudowę szkół, przedszkoli, żłobków, więcej obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych, parków, skwerów, plac zabaw, więcej obiektów kulturalnych, chociażby to w Bogatkach rozbudować tą strażnicę dla obiektów dla osób starszych, osób z różnymi dysfunkcjami społecznymi, bo takich placówek potrzeba. Takiego lokalnego centrum aktywizacji wybudować w Piasecznie potrzeba. Drodzy Państwo, są na to pieniądze. Myślę, że możemy mówić o poprawieniu komunikacji, oczywiście między Piasecznym a Warszawą. To jest bardzo ważne zadanie. Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych, prowadzenie różnych programów dodatkowych w oświacie. To wszystko jest ważne, konieczne i niezbędne. Ale mówię, to jest bieżąca działalność wynikająca z czego? Z potrzeb państwa. Ja nie chcę być cudotwórcą, wizjonerem, tworzyć cuda mianki, przedstawiać państwu tutaj, jak będzie to funkcjonowało. Są określone zadania, które powinniśmy realizować, są określone potrzeby, wynikające właśnie z głosów państwa. Co burmistrz ma narzucić budowę, bo tak jak tutaj była koncepcja budowy tej przeprawy przez jeziorkę? No drodzy państwo, myślę, że nie. My oczekujemy raczej współdziałania, szerokiego współdziałania z mieszkańcami i podejmowania tych inicjatyw i działań, które są potrzebami waszymi. Bo burmistrz może nakreślić naprawdę wielkie programy, przedstawić mogę, wynikające w różnych sferach działania samorządu, mieszkańców. Co z tego? Potrzeba zrealizować to, co jest niezbędne dla każdego społeczeństwa, dla każdej społeczności lokalnej. I nie ogranicza się, że Lidl to jest wielkie miasto, a tereny wiejskie niech sobie poczekają. Nie, drodzy Państwo. Potrzeba podjęcia zrównoważonego działania. Ja twardo chodzę po ziemi i mogę przedstawić na tym diagramie, bo zaraz mi czas się kończy. Taki prosty diagram, proszę Państwa, przygotowałem. Kadencja moja 2003-2010. Dochody budżetowe były na poziomie 1 704 101 000. Wydatki inwestycyjne 636 893 991. Jeszcze dokończę, jeszcze jeden diagram przed sami. Jeżeli mamy się trzymać czasu, to trzymajmy się. Pana, to obecna kadencja 2010-2018. Budżet 2 826 325 000. Wydatki inwestycyjne 359 849. Jest to około 12%. Za moich czasów było prawie 40%. Kto jest bardziej realny w realizacji programów? Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Teraz pana chciałbym prosić o wskazanie drugiej osoby. Zaprezentuję swój program, on jest dostępny na ulotkach, które Państwu rozdałam na stronie internetowej.
zupełnie innego rodzaju. I tak, proszę Państwa, w taki oto sposób po kilku latach dopięłam ten swój program. Dopięłam go, proszę Państwa, ale też nie dlatego, że zakładałam, że ja za te parę lat będę dzisiaj tutaj i będę kandydować na urząd burmistrza, tylko dopięłam dlatego, że namawiano mnie bardzo długo na to, żebym przystąpiła i kandydowała na to stanowisko. Naprawdę, nigdy polityka nie była moją domeną, absolutnie. Ja jestem człowiekiem, który zawsze zajmował się w urzędzie pracą, pracą i jeszcze raz pracą. W związku z tym zdecydowałam się tutaj, bo ja też chcę zmian tak jak Państwo. Ja też chcę poczuć, że mieszkamy w jednej z najbogatszych gmin w kraju. Ja też chcę zmian i to zmian, które będą nie w statystykach, nie w obietnicach kolejnych, których słyszymy od wielu, wielu lat. Ja chcę zmian realnych dla Państwa i dla siebie, bo ja jako mama trójki dzieci też widzę wiele braków, czy to w piasecińskiej edukacji, czy to w służbie zdrowia, czy w innych elementach, które tutaj nie powinny mieć miejsca, naprawdę. I proszę Państwa, na przyszła kadencja za moich rządów będzie kadencją, która będzie pełna inwestycji i realnych zmian i realnej pracy, owocnej pracy dla nas wszystkich, dla wszystkich mieszkańców. Jednym z programów, ostatnim programem jest, proszę Państwa, zrównoważony rozwój. Co to znaczy? To znaczy, że nie tylko pchamy pieniądze i inwestujemy w miasto czy w niektóre miejscowości, ale również dbamy o wszystkich i równo. Dziękuję bardzo. Prosimy teraz pana Sobysa o wskazanie, kto ma wystąpić jako następna osoba. No? Halo? Tak. Jeszcze. Tak. Kto teraz? Dobrze, panie Danielu. Nie podobało mi się to, co przez lata to, co widziałem dookoła i dlatego zacząłem to opisywać jako dziennikarz lokalny jeszcze w latach 90. Zdecydowałem, że chcę to zmieniać. Zacząłem pracę w Urzędzie Miasta i Gminy. Potrafię współpracować z wieloma osobami i rację ma kandydat Józef Zalewski, że współpracowałem z nim przez dwa lata jako kierownik biura promocji, potem musiałem zmieniać więcej, byłem pewny na sobie. Robiłem to, co mogłem, to, co można było zrobić w moim zakresie, żeby zmieniać tą rzeczywistość, która wiem, że nie jest idealna i nie będzie idealna jeszcze przez długie lata. Ale żeby zmieniać na lepsze. Nie narzekać, nie obiecywać, a robić. Starałem się to robić. Udowodniłem to podczas pracy dwóch kadencji z burmistrzem Zalewskim i robiłem to dalej podczas dwóch kadencji jako wiceburmistrz z burmistrzem Zdzisławem Lewisem. Pokazałem, że możemy współpracować i udowodniłem, że możemy nawiązywać nawet koalicję między Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością w powiecie, bo działamy dla mieszkańców wspólnie. Rozwiązujemy problemy, które wydawały się niemożliwe, tak jak park miejski w Kresie przez lata. Był niemożliwy do załatwienia, ale dzięki takim porozumieniom intencji mieszkańców, ponad polityką, tą ogólnokrajową, udało nam się zrobić to, co prawie niemożliwe, to jest symbolem tego, że co to niemożliwe, możemy zrobić, czyli wyremontować ten park miejski w Kresie. Nie jest prawdą, że chcę pomijać miejscowości wiejskie. Sam wnioskowałem o to, żeby jak najszybciej inwestować na terenach wiejskich i proszę mi wierzyć, kanalizacja w Brunowie, budowa domu sołeckiego w Runowie, budowa domu sołeckiego w Woli Głukowskiej, kanalizacja wszystkich tych miejscowości po kolei, zawsze była mi droga i zawsze była mi bliska sercu. Uważam, że przede wszystkim jednak, żeby nadrobić tą infrastrukturę, tutaj jestem innego zdania niż kandydatka, która powiedziała, że zaprosimy nowych mieszkańców na teren bogatek. Tu jest pięknie, tu są rezerwy, które wiemy. I wiem o tym, że w przyszłości pewnie będą zabudowane, ale zanim zadbamy o tych, których zapraszamy, zadbajmy o tych, którzy tutaj mieszkają. Możemy nadrobić te zaległości.
nasz ogród. Każdy przy domu chce to mieć, tak? Chce mieć zieleń, chce mieć salon do spotkań, chce mieć nie tylko sypialnię. Chce zmienić tą winę z sypialni wygodny, bezpieczny dla Państwa dom. Zapraszam do głosowania 21 października. To już ostatnia debata, chyba ostatnia, więc zapraszam wszystkich do głosowania 21 właśnie. Ostatnia organizowana przez nas. Żeby kandydaci mieli czas na przygotowanie i za chwilę poproszę każdego kandydata, który startuje do Rady Miejskiej, żeby powiedział o krótkie wystąpienia, bo mamy jeszcze chwilę czasu. Bardzo proszę, tu są dwie grupy głosów. Te są od mieszkańców, te są od przygotowane przez Radę Sołecką, więc poproszę o dwa pytania stąd. Tak, głosujemy, dobrze, dowolnie. Nie wiemy, co tam jest. Znaczy ja nie wiem, przepraszam. Nie ja je pisałem, to pisali je przedstawiciele Rad Sołeckich, dobrze, i poproszę o dwa pytania z tej puli, tak samo jak wczoraj, jeżeli będą jakieś nie do Państwa, czy to prosimy za przekazanie, jeżeli będą na takie, na które nie można odpowiedzieć, to też proszę mi zwrócić, to dolosujemy. To nie wiem, czy zaznaczone jest w kartce, można zaryzykować i wziąć. Proszę.
trzy. To jest dwa, dwa. Bo na cztery będzie Państwo opowiadali. O, tak, tak jak wczoraj. Dobra. Proszę posprawdzać, czy są jakieś takie niedopaństwa. Ja zostawiam tutaj, jakby trzeba było dobrać. Dobrze. I teraz tak, chciałbym wykorzystać ten czas, bo jeszcze mamy chwilę. Mamy teraz kandydatów startujących do Rady Miejskiej. I chciałbym, żeby Państwo, jeżeli chcecie, to nie jest przymus, wstali, powiedzieli, jak się nazywacie, skąd jesteście, z jakiej wsi. I powiedzieli, będziecie mieli każdy na to minutę, co chcecie zrobić na obywatel, albo dlaczego uważacie, że na Was powinni oddać głos. Moje pytanie, mogę od Pana zacząć, jako gościa. Czy też strażaka? Proszę. Zaraz będę z Wami. A to nie, to proszę sobie wybrać. Na dwa pytania z tej kartki trzeba powiedzieć. Nie trzeba na wszystko. Biorę po jednym pytaniu. Tak, tak, z kartki. Tak, poproszę. Dobrze, Panie Bogdanie, momencie. Styka. Mikrofon tutaj, dobrze? I... Tak, zaczynamy. Nazywam się Frelik Bogdan, część mieszkańców pewnie to mnie zna, jestem strażakiem prezesem OSP Złotokos, także znam tu kilkanaście osób w każdym razie. I tak, i przysłuchiwałem się tej dyskusji i ja tu mam swój program, który opiewa na 18 punktów i teraz ja sobie tak odfajkowałem, ile tych punktów pasuje do Waszych miejscowości i wyszło mi, że 10 punktów spokojnie pasuje. To jest taki sam podobny problem jak w naszych miejscowościach. I na przykład właśnie odnośnie dróg, odnośnie chodników, po prostu zadbanie o chodników. U nas jest drogi gminne i powiatowe, tu u Was jeszcze dochodzi droga wojewódzka. Następnie uzupełnienie oświetlenia, asfaltowanie najbardziej strategicznych dróg, czyli ta droga do Milenium. Mało czasu. No niestety mało. Dziękujemy. Inaczej nie będzie. Nie da rady. Nie. No po kolei. Ktoś tutaj od Państwa? Kto chce od Państwa tutaj? Tam może Wasze Pani są. Proszę? Nie, no ja idę po kolei. Tutaj jest nie. Panie Łukaszu, Pan chce? Zapraszam. Bo Pan startuje też. Proszę na środek. Dobrze. Łukasz Kamiński, jestem mieszkańcem Zalesia Górnego. W tej kadencji miałem przyjemność reprezentować Zalesie Górne w Radzie Miejskiej. Mam tylko minutę, więc powiem, że chciałem Państwa zaprosić do tego, co się udało zrobić w Zalesie Górnym i czegoś, co nazywamy my, Zalesianie, społecznym planem dla Zalesia Górnego, gdzie mieszkańcy ustalili sobie priorytety, co po kolei robimy, jakie są główne potrzeby. Chciałem Państwa do tego gorąco zaprosić i traktuję to jako moje zobowiązanie i mam nadzieję, że również dzięki Państwa głosom będę mógł to realizować. Dziękuję. Dziękujemy. Poprosimy następną osobę. Tutaj mamy radnego, tak, panie? No zapraszam, jest radny rady, będziemy głosować. Zapraszam na środek, proszę się przedstawić, jaka miejscowość, kto i co może Pan zrobić tutaj dla mieszkańców. Dobry wieczór, nazywam się Antoni Rosłon, zamieszkuję w Woniu Gołkowskiej, to jest taka miejscowość, rejon Moskowa do Włosów. Jestem radnym obecnej kadencji i proszę Państwa, obecnie zamierzam kandydować do Rady Powiatu. I powiem dlaczego. Mianowicie,
Dobrze, tak jak pana Daniela, to już dobrze. Dobrze. Kto następny tutaj zapraszam na środek. Proszę. Proszę Państwa, ja więcej robię niż obiecuję. To ja 20 lat rozpoczęłam walkę o wykorzystanie linii ratowniczej. Nie ma dobrej komunikacji, nie ma dobrego transportu publicznego, jeżeli nie jest to skoordynowane zarówno autobusy z koleją, z taksówkami, a nawet czasami z łódką turystyczną. Gazyfikacje, również pierwszy komitet gazyfikacji siedliska Jastrzębie Żabieniec, ja rozpoczynałam. Co jest dzisiaj najważniejsze, o tym nie mówi nikt. Co? O tym nie mówił do tej pory nikt. Uważam, że to jest jeden z najważniejszych problemów. To jest melioracja i zabór retencyjny. Bez rezerwacji wody nie będzie można zwiększyć wykorzystania kanalizacji, prowadzenia wodociągów. Zmiany klimatyczne są takie, że mamy suszę albo mamy powodzie. Dlaczego? Bo coraz więcej terenów jest zabudowywanych, zabetonowanych. W związku z tym ta woda nie ma gdzie się magazynować i nie ma gdzie odpływać. Jest to jeden z najważniejszych w tej chwili priorytetów moim zdaniem, zanim zaczniemy mówić o rozwoju i zapraszaniu innych mieszkańców. Koordynacja wszystkich infrastruktur i problemów. Dziękujemy. Jasny program. Zapraszam. Proszę się też przedstawić z jakiejś miejscowości, bo nie wszyscy znamy się. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Zaremba, jestem mieszkańcem Bólki Kozodawskiej. Występuję do Rady Powiatu jako człowiek, który chce zadbać o, głównie o czystość i przejrzystość wszystkich działań, które będą prowadzone przez naszych wybrańców. Dziękuję. Dziękujemy. Konkretnie widzę. Zapraszamy kolejną osobę. Już może nie będę chodził. Już wszyscy wiedzą jak. Proszę. Zaczynamy. Dzień dobry, Dorota Cichotkowska, jestem z Janka Rzewa. Odkąd urodziłam moje pierwsze dziecko i zaczęło chodzić do przedszkola. Przez 15 lat temu jestem związana z Piaseczyńską Oświatą. Występowałam w obronie gimnazjum w Piasecznie, występowałam w obronie utrzymania stołówek, żeby nie weszły kateringi do szkół. Dzięki temu powstało Piaseczyńskie Porozumienie Rodziców, ponieważ ja byłam pierwszą osobą, która zwołała wszystkich rodziców z gminnych szkół piaseczyńskich. Występowałam w Twórcy Kozodawskiej, żeby nie było tam szoku. Występowałam również w obronie szkół przedszkoli, żeby nie powstały zespoły szkolno-przedszkolne. Proszę Państwa, i co ja robię? Ja po prostu słucham ludzi, tak? Tam, gdzie jest problem, ludzie do mnie przychodzą, mówią, jak mają problem, ja po prostu działam. I prowadzę swoje wiosnę, że wiem. I to chyba lubię, tak naprawdę. Prywatnie robię z tej partii. Dziękuję. Dzięki panu Trębickiemu też w 2010 roku nagraliśmy jako Schola pierwszą płytę, bo wtedy ruszyliśmy na powódź powodziadą w Zarudkach. Pamięta pan 2010 rok. Tak. Zapraszamy pana. Ale jeszcze jedna pani musi się bronić przed tym, że mówi prawdę. Nie ma nic wybrało. Dobrze, kolejna osoba, zapraszamy. To się do polityki nie nadaje. Jak nie kłamie, nie? W dobrych zespołach naprawdę. To zmieniajmy takie rzeczy. No jak nie, fajnie. Dobry wieczór Państwu. Moje nazwisko Grzegorz Pagórka. Od 6 lat mam zaszczyt pełnić funkcję sołtysa wsi Jezówka. Po co kandyduję do Rady Gminy? Tutaj w dwóch słowach streszczę moje priorytety. Moje priorytety właściwie są dwa. To bezpieczeństwo i budowa dróg. W poprzedniej kadencji wspólnie ze starostwem i z władzami gminy udawało się budować drogi zarówno takie kluczowe jak ulica Źródlana w Bólce Kozodawskiej, czy też mniejsze drogi dojazdowe mojej wsi. I to samo, i to jest program dla całego okręgu, czyli budowa dróg, z tym, że budowa zrównoważona, przemyślana i skonsultowana z mieszkańcami. Dziękuję. Dziękujemy. I chyba ostatnia, tak? Zapraszamy. Według tej kolejności rzeczywiście. Dziękuję. W imieniu Państwa nazywam się Ewa Urbańska, jestem sołtysem Trotopłosu. Nie będę Wam opowiadać, że od 20 lat zajmuję się Waszymi miejscowościami, że
wszystko wiem, jestem znawcą, absolutnie. Natomiast jestem z równie niedużej miejscowości, która się nazywa Złotogłos. Mamy problemy porównywalne i przez te kilka lat, kiedy byłam sołtysem, naprawdę udało mi się nawiązać bardzo dobrą współpracę z gminą, bardzo dobrą współpracę ze stowarzyszeniami i komitetami, które pomagają mi w tej pracy i to, myślę, współpraca jest kluczem. Jedną rzecz, którą również bardzo ważną, którą należy zrobić, wydaje mi się, w najbliższej kadencji, to jest wzmocnienie pozycji sołtysa, bo to tylko my, sołtysi, tak naprawdę wiemy, jakie są problemy tutaj lokalne wsi i my możemy pomóc radnym, pomóc burmistrzom te problemy rozwiązywać i my możemy o te problemy, o ich rozwiązanie wnosić. Także czy to będzie oświata, czy to będą drogi, czy to będzie chodnik, czy to będzie zarośnięte pobocze, czy ruch, my o tym najlepiej wiemy i tak naprawdę wzmocnienie tej pozycji sołtysa jest bardzo istotne. Dobrze. Bardzo dziękujemy za wystąpienia. Rozumiem, że każdy z Państwa ma informacje na temat swoich bardziej szczegółowych programów na stronach Facebooku. To przechodzimy już do ostatniej części, tak żeby zmieścić się w czasie, o którym obiecaliśmy, że zakończymy. Zaczniemy, Paweł, od pytań. Zasada jest taka, że każdy z kandydatów będzie po kolei odpowiadał na cztery pytania, które Państwo przygotowali. I czas na odpowiedź jest ograniczony tylko do jednej minuty. To zaczynamy tak. Od cztery, no powoli. Jeden, dwa, trzy, cztery. Po jednym na ten i zaczynamy. Każdy pytanie na cztery pytania. Czyli zaczynamy od pierwszego pytania i potem kolejna osoba do pytania. Dobrze. To zaczynasz. Ponieważ poprzednio rozpoczęliśmy, nie ma wystąpienia do pytania do pani Moniki, to teraz bardzo proszę o rozpoczęcie od pana Wojciecha Ołdakowskiego. Dobrze, pierwsze pytanie. Skąd pan zamierza pozyskać środki na obiecane wydatki? Szanowni Państwo, możliwości jest bardzo wiele. Poprzez Unię Europejską, poprzez fundusze ministerialne czy Fundusz Ochrony Środowiska. Trzeba powiedzieć, nie ma ograniczenia co do tego, żeby te środki pozyskiwać. Naprawdę tylko, że tak powiem, trzeba odpowiednie wnioski składać. I ja będę tą, że tak powiem, procedurę w ten sposób prowadził. Jeśli chodzi o... Jedno pytanie, jedna minuta. Teraz poprosimy pana Daniela Bogdyńca. Jak poprawić, to można słowo ogólnego, jak poprawić identyfikację mieszkańców z miastem? Rozumiem, że nie tylko z miastem, ale z gminą albo z całą miejscowością. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o start, rozumiem. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o identyfikację mieszkańców, jak Państwo wiecie, mamy dużo nowych mieszkańców w gminie Piaseczno. Gmina praktycznie podwoiła liczbę mieszkańców i pracujemy nad tym, żeby się oni utożsamiali z naszą gminą. Ale czynimy to nie tylko poprzez to, że staramy się, żeby w tej gminie żyło się wygodniej. Chcemy, żeby mieszkańcy byli dumni z tej gminy i żeby traktowali ją tak, jak swój prawdziwy dom. Jeżeli zmienimy, dostosujemy i nadrobimy zaległości w rozbudowie infrastruktury, tak żeby nie była tylko, to co powiedziałem w swojej poprzedniej wypowiedzi, sypialnią Warszawy, ale żeby była pełnoprawnym miastem, gminą ze wszystkimi funkcjami, mieszkańcy będą z niej dumni. Wiele rzeczy zostało zrobionych, konkretne kilometry dróg, tego, żeby ułatwić ludziom życie. Będziemy dumni z tego, że jesteśmy z gminy Piaseczną. Ja nie zawsze byłem. Wiem, że rzeczywistość krzyczy. Tutaj pani mówiła, że jesteśmy dużo zaległości. Wiem o tym. Poprawimy to. Bądźmy dumni. Mieszkańcy są najlepszymi ambasadorami swojej miejscowości. Dziękujemy bardzo. Teraz poprosimy pana Józefa Zalewskiego o przeczytanie pytania i odpowiedź. Co pan zrobi w trakcie swojej kadencji w sprawie chodnika i oświetlenia drogi do Grochowy? O tym mówiliśmy. Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej, oświetlenia i wykonanie tego oświetlenia. Myślę, że to jest prosta sprawa. Chodnik, podjęcie rozmów ze starostwem, zabezpieczenie środków ze strony gminy w budżecie i wykonanie wspólnie chodnika między Grochową a Bogatkami. Nie ma co pakować, prosto sprawa czterna. Trzeba zlecić, przygotować i wykonać. Pieniądze są
Na inwestycje, jak widzieliście tutaj diagramu, naprawdę są olbrzymie możliwości, trzeba tylko chcieć i podjąć działanie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz bardzo proszę panią Monikę Jaroszewską. Panią Monikę w tej chwili o komentarz krótki i pana Daniela. Dobrze? Ta opłata z tytułu